Prosto od producenta z przygotowanym specjalnie dla wójta niekonwencjonalnym zaproszeniem na potrójny festyn przyjechali dziś przedstawiciele Stowarzyszenia Rowerem do Przodu. Zostawiamy zaproszenie dla pana wójta gminy Zielona Góra. Wójta ani jego zastępcy w biurze nie zastali, dlatego zaproszenie zostawili w sekretariacie. Zwykłe pismo urzędowe do wójta może nie spotkałoby się z jakimś entuzjazmem. A tak przy pięknej pogodzie u pana wójta w sekretariacie może odbierze to równie sympatycznie, jak my z wielką sympatią kierujemy to zaproszenie i mam nadzieję, że skorzysta z zaproszenia. W czasie, kiedy przedstawiciele stowarzyszenia udzielali wywiadów na korytarzu, w budynku pojawił się zastępca wójta. Szybko okazało się jednak, że władze gminy z zaproszenia raczej nie skorzystają. No nie wiem, bo mamy też życie rodzinne, a to życie rodzinne musimy łączyć z tymi wszystkimi naszymi obowiązkami, czyli przebywaniem również na naszych festynach. A to są soboty, niedziele to są czas dla rodziny. Festyny miały integrować obie społeczności, ale wójt kwestionuje czas złożenia przez stowarzyszenie zawiadomień o chęci zorganizowania imprez. Stowarzyszenie wystąpiło o zgodę na zgromadzenie na terenie. Zgłosiło, że będzie organizowało imprezę na naszym terenie. Zgodnie z przepisami, zresztą wymogami przepisów dotyczącymi tego typu przedsięwzięć. Tyle, że według zastępcy wójta zgłoszenie imprez zostało złożone zbyt późno, dlatego Urząd Gminy w oficjalnym piśmie zabrania ich organizacji. Tutaj decyzja wójta jest bezpodstawna, bo ponieważ my to robimy jako zgromadzenia publiczne z ustawy o zgromadzeniach publicznych, specjalnej ustawy, która ochroni właśnie takie stowarzyszenia jak nasze przed zakusami właśnie różnych urzędników, różnych polityków, którzy właśnie działają między innymi antydemokratycznie. Te imprezy tak czy siak się odbędą, co będzie dalej, to zobaczymy. Według Roberta Górskiego działania gminy to nic innego jak następny etap walki o własne stołki. Wszyscy w urzędzie gminy boją się o swoje stanowiska i stąd taka agresywna postawa, stąd robienie nam pod górkę młodym ludziom, tak? My tutaj chcemy integrować właśnie mieszkańców gminy, mieszkańców miasta i próbuje się nam to utrudniać. Rowerzyści zapewniają, że trzy festyny, piątkowy w Przylepie, sobotni w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie i niedzielny na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dżonkowie, odbędą się zgodnie z planem.